No dzień dobry, witam serdecznie, ojciec FanSim na kanale, dzień doberek. Znienacka z partyzanta, dzisiaj live szybciej. Pewne rzeczy w życiu wychodzą i trzeba się dostosować. A ponieważ już planowałem sobie pograć również w fikcyjną Polskę, która właśnie dosłownie niedawno została nam udostępniona, nam graczom, nam słuchajcie, użytkownikom z Euro Truck Simulator 2, to i ja dzisiaj właśnie chcę, słuchajcie, pojeździć moim dafiątkiem, słuchajcie, moim dafiątkiem, którym tutaj na tym profilu mam, na tych niskoprofilówkach, i dzisiaj z modyfikacjami graficznymi Next Gen, czyli właśnie ten Photorealistic Experience. Słuchajcie, dodatkowo macie opisy pod filmem. Ja na razie odpalę tylko ciężarówkę, ale nie mam żadnego ładunku, więc po ten ładunek muszę jechać, muszę też coś wybrać. Siemaneczko Rafik, witam Cię. Coś byśmy wzięli na dół, bo nowe tereny mamy, i byśmy może zahaczyli o te nowe tereny. To jest dobry pomysł. Słuchajcie, jedziemy do Swadzimaja, ale oferta Vegasa za 39 minut. Więc nie wiem, czy ja tam się zdążę po prostu przemieścić, więc zróbmy może tak, małe takie oszukaństwo, słuchajcie, zrobimy to po prostu, słuchajcie, kamerą 0, bo mi towar wygasa za 39 minut, a może być opcja, że ja bym się tam po prostu nie dostał, więc szybko, raz, dwa, gdzie ten towar jest mój? Gdzie on jest? Swadzim. Tu? Orzesz mordy, to faktycznie bym nie zdążył. Dobra, to tu jest, na samym końcu. Okej. W porządku, znajdziemy inną. No okej, trzeba sobie radzić w życiu. Dobrze. Dzień doberek, Dzisiaj mówię z partyzanta, troszkę nie z nienacka, ale... ale tak mam po prostu czas. No dobrze, no to ten rynek przesyłek i za chwileczkę jeszcze trasę ustalimy. Ta naczepa mi się totalnie nie podoba. Weźmiemy jakąś inną, taką ładniejszą. Schwarzmiller może być. Też jest izoterma. Tak, ta mi się podoba. Dobra, to bierzemy. Dzień dobry Dawid, witam. Jest Rafi, który będzie czuwał. Jest też Marek wspierający i jest Dawid wspierający. Chociaż Dawid ma tutaj, z tego co kojarzę, ma tutaj od Damiana chyba, albo od Marka, już teraz nie pamiętam, bo tam też było dużo ostatnio ciekawostek. No i moje malowanko, słuchajcie, moje malowanko tego Dafika, o, jest naczepka, tu się skryła. Jaki błąd naprawiłem? Jaki błąd? Jakieś błędy miałem naprawiać? Nie bardzo wiem, o co Ci chodzi. Tak, tak, mi Verti na fikcyjnej Polsce trzeba mieć wszystkie dostępne DLC mapowe. Tak, tu się zgadzam. Okej. Okej, ruszajmy. Dobra, słuchajcie, ja mam dźwięki silnika takie niestandardowe. To są dograne modyfikacje. I tą grafikę, którą tutaj widzicie, to nie jest nowy Skybox 1.47, chociaż faktycznie tam się to poprawiło, tylko to jest wszystko Next Gen. Jeżeli będą jakieś pytania, to co będę wiedział, to odpowiem. Cześć Filipie, dzień dobry. Mapa, Tomasz, jest darmowa. Tak, tak, fikcyjna Polska w skali 1 do 5 to jest darmowa mapa, tylko warunek jest taki, że musisz mieć po prostu... A gdzie mnie tu autobus jedzie? Serio? Tutaj? Tu jeszcze ruch jest? Nawet nie wiedziałem. Moi drodzy, tylko jeden warunek, do fikcyjnej Polski potrzeba wszystkich DLC mapowych od SCS Software. Cześć Saska, dzień dobry. Manek, witam serdecznie. Ciesz się, bo jeździsz u mnie w City Bus Manager. A, okej, okej, dobrze. Dzień dobry Jakubie, witam, gramy z Jarkiem. Cześć Lubson, Przemko, Dawid, Domin, Seferful. Pojedziemy przez nowe tereny, słuchajcie, ponieważ nowa aktualizacja to i nowe tereny. Zresztą wujek Bohun ostatnio w weekend nagrywał tą mapę. Ja też chciałem, no ale z różnych powodów jej nie zrobiłem wtedy. I teraz, moi drodzy, pojedziemy sobie poprzez nowe tereny, a ja sobie przeleciałem ją kamerą 0, więc mniej więcej wiem, jak wyglądają. Wrócimy sobie tutaj, czyli przez Siciny, to jest nowe, Jastrzębia, później jest Góra, to są dwie osobne, później Zbaków Dolny, o, i tutaj sobie wylecimy na 36 i na Ścinawę, o. Tak będzie, słuchajcie, moja traska przez fikcyjną Polskę w tym momencie wyglądała. Ale dźwięki, słuchajcie, Moje ciężarówki nie są standardowe, to od razu mówię. Cześć Punisher, pochwalony. Czy pisałeś do Damiana w sprawie projektu Next Gen? Tak, pisałem. Powiedz mi, Seferful, co byś chciał się dowiedzieć, ponieważ poniekąd pewne rzeczy wiem i mogę ci powiedzieć, ale też prosił Damian, żeby z pytaniami trafiać do niego. Z jakimiś takimi innymi pytaniami trafiać do niego. Do Damiana, czyli autora projektu Next Gen. Natomiast parę rzeczy się też już dowiedziałem. To pytanie, jakie ty masz pytanie? Tomasz, ja mam wszystkie mapy, więc problemu nie będę miał. No nie. Tylko pamiętajcie, przy tym projekcie trzeba przede wszystkim założyć nowy profil dla mapy. Nowy profilek dla mapy. Tak, od SCS-u, tak. A z przelewem, tam z tego co wiem, PayPal wchodzi w grę, Seferful. Natomiast nie widziałem tam opcji płatności przelewem. Widziałem, że można płacić, jak wchodziłem na tą stronę, zresztą jest link, możesz sobie wejść, Seferful, do zakładki tutaj pod opisem, pod filmem i tam jest link do bezpośrednio projektu Next Gen. Cześć Kamilu, niewiele cię minęło, dopiero zacząłem jechać dzisiaj. Z Partyzanta Live, taki trochę niezapowiedziany, no ale tak też się mi układa. Czekajcie, bo coś z mapą się dzieje niedobrego. Chyba że nie ma takiej opcji, żeby tam wjechać. Co to się tu dzieje? Tu nie ma ślimaka, który by mnie wyrzucił. Nie ma ślimaka, faktycznie nie ma. Czyli dobrze mnie mapa prowadzi. Już się bałem, że coś tutaj się z prawej strony, a następnie coś się z mapką stało. Ale jest ok. Zjedź w prawo. Emil D. Dzień dobry, cześć. FanSim człowiekiem kultury. Prawilnie dafem się wozi. Oj tak. I to tym najnowszym. Taki trochę stuningowany, ta naczepa mu trochę nie pasuje. Taka przechylona jest do przodu. Bo to jest naczepa z ładunków, a nie... Ja mam na nisko profilówkach takich te oponki. Znaczy według mnie fajnie wygląda. Natomiast nie do tej naczepy trochę, no. Ta naczepa ma zbyt duże opony. Jakbym sobie profilował swoją naczepę, to bym wziął oczywiście niższe opony. No, ale na razie jest tak jak jest. Damy radę. Najważniejsze, że trzeba to pchać do przodu. Jedziemy na nowe tereny, słuchajcie, fikcyjnej Polski. Mówię, ja już je sobie delikatnie, szybko, kamerą 0 obejrzałem. I są bardzo ładnie zrobione. Z tego co kojarzę, chyba Wiktor jest autorem tamtych terenów, ale tu się mogę mylić. Z tego co tylko pamiętam, to był chyba Wiktor. Ale jeśli się mylę, to mi poprawcie. Ja mam 450 koni chyba tutaj. Czołem Piotr Huzar. Tak, 450 koni mam w tym dafie. Na tym profilu tutaj go nie cheatuję. Absolutnie. Tu jest tak jak jest. standardowo, bez żadnych cheatów. Trzeba sobie radzić w życiu. Tak, tak, Emil, to są do low-decka, no, na niskoprofilówce, tak. No niestety, wiesz co, nie wiem czy ustawiłem sobie tutaj, bo można go podwyższyć, nie? Na pneumatycznym zawieszeniu te ciężarówki, bo tutaj jest taka opcja, tylko ja chyba tego nie włączyłem. I to po jakimś czasie chyba osiada, niestety. Mac, Wiktor, Wiktor R, jak RODO. Wiktor R jest autorem tych nowych terenów, tak. Cześć Paweł. No troszkę tam kawałek mamy. Słuchajcie, takie dodatki sobie kabinowe tutaj wrzuciłem. Taką rybkę. Tutaj taka rybka jest, która się tu buja z takimi wąsami. Tak trochę jak złota rybka, tylko że wygląda trochę jak karp z przodu. No mam oczywiście tego pieska słynnego z machającą głową. Mam tak zwaną strajtaśmę. Zawsze w podróży się może przydać. Nigdy nie wiesz, kiedy cię coś zaskoczy. Czekajcie, ustawię sobie tempomat, co ja tu będę się męczył. 8,8. No i mam oczywiście jakąś kartę logistyczną do ładunków, którą mi tam dali na magazynie. No i zapierdzielamy nowym lafem, z dźwiękami, na nowej fikcyjnej Polsce, na nowej wersji Next Gen, także jest pięknie, czego chcieć więcej, płynnie jest, elegancko. 60 klateczek mi tu trzyma, tak jak powinno. Ale tutaj jakieś przewężenie mamy. Co tu się dzieje? Nad autostradą chyba, nad A2, tak. Nad A2. Nad A2. Dobra, to zjeżdżamy teraz z tego podniesienia. Mam LEDy, mam, Tomasz, ledziki są włączone, tak, tak, obrysówki się palą z boku. No teraz świateł nie potrzeba, o godzinie 8 rano? No raczej nie. Dobra, teraz na Stęszew i to jest, czekajcie, jaka to jest droga? To jest S5 chyba. Mate, pokażesz całą mapkę? Poczekaj za chwilę. O, już czuć na 1,47 jak tutaj jest nierówności drogi. Słuchajcie, czuję. Widać, że ten samochód też tak lekko się buja. Fajne, to jest fajne. A może do niczego innego ten papier? Saska, co ty masz na myśli? A do czego miałby być? Ten papier wymyślono w sumie, wiesz, w jednym celu. Co to jest? To jest Magikarp, czyli Pokémon. A to Pokémon jest. Nawet nie wiedziałem. Zaraz mapkę pokażę. Zaraz mapkę pokażę. Spokojnie. Paweł, no to nie jest autostrada, to jest S5 droga, na Wrocław. Czy w tej wersji Matamet zmienił prędkość na autostradach? Nie wiem, Emil, tego nie wiem. Bo na 1,40 wszyscy, na 80 wloką przynajmniej ciężarówki. Nie wiem. O, zaraz tutaj mi odwali ta BMK. My ciśniemy na nowe tereny. Gofi, jak dzień mija? No dzisiaj, wiadomo, z roboty wróciłem. I tak mówię, a może ten, ale natomiast wypadło mi jeszcze coś... Takie życiowe tematy mi wypadły troszkę później. Więc mówię, a teraz jest możliwość, to zagram sobie w tą moją ulubioną mapkę, a że już miałem częściowo ją przygotowaną, to już niewiele roboty było i... No i słuchajcie, już mogę się przejechać, także teraz troszkę szybciej live'ik, później jeszcze muszę swoje sprawy pozałatwiać i będzie good. Papier do tachografu, tak? Kurde, tachograf, ciekawy by wyszedł z papieru toaletowego. Tomasz, czy ja włączyłem? Nie, na tym profilu nie włączyłem hamowania. Nie. Czyli adaptacyjnego tempomatu, nie. A widzisz, kurde, zatrzymam się zaraz i gdzieś tam go włączę. Po lewej stronie jest stacja benzynowa. Ona się buduje, czy co? W budowie jest. tutaj jest jakieś ograniczenie prędkości, pojazdy wyjeżdżają z budowy. Zaraz będzie po... Jedziemy na nowe tereny. Idziemy na nowe tereny. Michał Wojtkowski, a dzień dobry. Arkadiusz, tak, tak, dostałem alert RCB na telefon, SMS-a, że w Warszawie będą akcje terrorystyczne, antyterrorystyczne na dwóch liniach metra. Razem będą ćwiczyć z funkcjonariuszami FBI. Ale gruba akcja. Podobno czytałem, podobno nikt nic nie wie, o co chodzi. Nie ma przecieków. Ciekawe, to FBI pewnie przygotowuje jakieś tematy. No ciekawe, jak to wyjdzie. Akcje antyterrorystów będą ćwiczyli jakieś różne tam, ale jeszcze nikt podobno nie wie, o co chodzi. Piotrek, cześć. Co mogę, Tomasz? Co mogę teraz? Że z prędkość? Wiesz co, bym mógł sobie to ustawić, pewnie, że mógłbym. Czekaj, to było chyba w rozgrywce, nie pamiętam, gdzie to się ustawiało, dla ciężarówki. Albo w... Czekajcie, gdzie to się ustawiało? To nie było tutaj. To było chyba tu. Gdzieś tutaj niedaleko. Podnoszenie, opuszczanie... O, osi ciężarówki UJ. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Nie, i teraz tak, kierunkowskazy to kierunkowskazy, tempomat, adaptacyjny tempomat, to sobie ustawię, o, tu sobie ustawię, UJ, ciekawe, czy to w czasie jazdy działa, zaraz zobaczymy, będę sobie jechał. Nie, chyba nie. Dobra, a ta adaptacyjny tempomat teraz sobie zarzucę. Dzień doberek, Wiktor. Piotr Lech, hej. W piątek kolejny odcinek z kontrabandy. Nie wiem jeszcze, naprawdę nie wiem. Życie pisze swoje scenariusze, codziennie się coś tam, słuchajcie, dzieje. Coś tam wynika i dlatego ja też nie jestem w stanie nic zaplanować. A z drugiej strony, wy jako widzowie również tego kanału bylibyście zawiedzeni, gdybym poustawiał na przykład 3-4 tytuły w ciągu tygodnia i okazałoby się, że na przykład tylko jeden wypalił z tych 3-4 tytułów, nie? Bo niestety mi coś wypadło. Dlatego ja robię to troszkę tak spontanicznie, wtedy kiedy mogę po prostu. Wtedy kiedy mogę usiąść, to z chęcią odpalam sobie swoje tutaj ulubione tytuły i wtedy mogę się razem z wami tutaj fajnie, słuchajcie, pobawić. Raz na multi, raz, słuchajcie, niekoniecznie robię to tak jak dzisiaj, czyli single player, rozgrywka, ale zawsze mam radochę, że się z wami tutaj widzę. Także, no dzisiaj jest partyzanta całkowicie live, a przynajmniej o tej godzinie. Ale to też mówię, to wszystko jest spowodowane no życiem prywatnym również. Nie, dzisiaj żaden, nie, bez konwoju dzisiaj. Tak, Rafik tutaj bardzo dobrze pisze, dzięki Rafik za tą informację. Moi drodzy, proszę się nie pytać, kiedy będzie jakiś tytuł, po prostu jeżeli będzie, no to wchodźcie, oglądajcie, jeżeli będzie to multiplayer, to dołączajcie i wtedy się razem wspólnie bawimy. Proszę jeszcze raz, moi drodzy, proszę nie pytać, czy jakiś tytuł będzie, czy i kiedy będzie przede wszystkim. No i dobra, patrzcie, adaptacyjny tempomat działa, nie hamuje teraz w ogóle, robi to tutaj system pojazdu, sam zwalnia przed tą budową. Same Iveco zielone, ciekawe dlaczego. Ja dzisiaj nie jadę Iveco, ja dzisiaj jadę DAF-em. Jestem ciekawy, kiedy SCS Software, tak swoją drogą, wyda jakiś nowy model Iveco. Słuchajcie, Ja tam częściowo słyszałem rozmowę tam u wujka Bohuna, bo przez ileś tam minut u niego byłem na live'ie. Akurat była rozmowa o Iveco, o marce Iveco. Ja do niej też nie mam, słuchajcie, jakiejś awersji. Znaczy nie jest to może moja ulubiona ciężarówka, taka generalnie wizualnie i do jazdy, ale też nie jest najgorszą. Tylko że jakość wykonania tych modeli Iveco jest no słaba, bardzo słaba. Dlatego czekam, aż oni odświeżą jakiś naprawdę model, albo dodadzą kolejny jakiś nowy model, bo tam z tego co pamiętam to jest S-Way. Iveco S-Way jako nowy model, tego mi kurde brakuje. Więc chętnie bym się takim Ivekiem, nowym S-Wayem przejechał, ale SCS-owym, SCS-owym. Matsu, prawda jest taka, jakby nie te tereny Wiktora, to by było tylko... O, mnie tutaj wjechał! Ale ham! To by było tylko dosłownie dostosowanie mapy. Nawet błędy dalej są te same. Matsu, mam wrażenie, no, że na pewno tak jest, jak napisałeś, czyli, że gdyby nie Wiktor, to byśmy tutaj patyka mieli pustego. Niestety. Natomiast no tak z mapami tymi polskimi to w ogóle jakoś tak cieniutko jest. No, chociaż tam Matamet jeszcze wydał tą drugą swoją wersję Fikcyjnej Wielkopolski z nowymi terenami. Natomiast mapy polskie trochę usiadły. Kiedyś szły lepiej, teraz widzę, idzie to wolniej. Znacznie. Idzie to naprawdę znacznie wolniej. No dobra, dojechałem tutaj do gościa. Utrzymujemy za nim stosowny odstęp. Jest... No nie będzie niczego, no tak jak Kononowicz kiedyś powiedział, no i nie będzie niczego. Za chwilę tak chyba będzie, że nie będzie niczego. I będziemy czekali na postępy prac SCS-u, ale tutaj możemy czekać długo. Piotrek, linie M1 i M2 nie będą śmigały. Tak, ale to w nocy, z tego co wiem. Wieczorem i nocą. No ja nie zamierzam jechać akurat metrem, więc mi to nie przeszkadza, Piotr Huzar. Czekajcie, bo ja tu już zjeżdżam, ale tempomat mogę wyłączyć sobie. Zjedź w prawo. Nie mają w planach S-Way'a, Emil. No ale to chociażby odświeżyli to co jest, nie? Kumpel, Emil, kumpel ojca w realu jeździ tym nowym Iveco i pisze, że jest ok. No, też tak uważam, że raczej tak. Zjedź z ronda. Dobra, na Żary. Tutaj już, słuchajcie, chyba wjeżdżamy już to na te nowe tereny. Nowe tereny fikcyjnej Polski. Mniej więcej. Albo jeszcze nie. Czekajcie, sprawdźmy sobie mapkę. Nie, jeszcze chyba nie. Tutaj ta droga 305 jest nowa. I 324. Nie, ta droga była. Przepraszam, ta droga do Wschowej była. I tutaj od momentu od Wschowej, chyba gdzieś tutaj, odtąd jest ta nowa droga. I tutaj są te miejscowości Siciny, Jastrzębia, później jest góra, Zbaków Dolny. Tak to wygląda. Lasocice. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Piotrek. Tutaj masz autosana pięknego, a ty się o ciężarówkę pytasz. Tak, trakiera używam. Żniwa w pełni. Karpik, nie pamiętam, ale to chyba był ETS, no nie pamiętam już teraz. Siema Jakub Brodowski, siema, cześć. Matsu, ja tam troszkę grzybię przy Pomezanii, ale nie wiem, utknąłem w miejscu. A na fikcyjnej Polsce pomału poprawiam A4, Wrocław, Opole Katowice. Nowe tereny to ta DW324. Czy są kontrole policji? Są. Na przykład tu. Akurat to nie policja, tylko krokodyle. Czyli inspekcja transportu drogowego. Tutaj łapie. Dokładnie w tym miejscu. Dominik, od Wschowy. Tak, od Wschowy. Tak, H10 stała. Mam odnośnie pytanie... Jaką Karpik, jakie miasto robisz, powiedz mi? Miasto... nie, lubuskie, tak? Wita. No, bizon był. Był bizon. Dom... Dębowa Łęka. Dębowa Łęka. Jest Wschowa już, czyli za chwileczkę, jeszcze chwilę i będziemy wjeżdżali na nowe tereny. Tak, był dźwięk rozkręcającego się bizona. Piotrek, w czym przegraliśmy z Czechami? 3-1, nie wiem. Karpik, jaką ty mapę robisz do OMSI? Siedlce. Na jakim etapie jesteś tej mapy? Szymon, widzisz tam taki napis? Rekomendacja, dlatego że to rekomenduje kanał dla osób powyżej 18 roku życia. Karpik, na jakim etapie jesteś tej mapy? Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Ja wiem, gdzie są Siedlce, tylko pytam się, na jakim etapie jesteś. Starostwo powiatowe, sąd rejonowy, Wschowa. Zjedź z ronda. Dobra. Ciasno troszkę. Piotrek, które fotki? Które fotki? Żary, Wolsztyn, Sulechów. Ale jest jebitny ten... Jaki był jebitny znak, nie? Zaraz gdzieś tutaj... A, tutaj jest rądko. I na Rawicz. Na Rawicz lecimy. Nie wiem, tylko czy by się strzałki nie przydały, takie kierunkowe. Tam był pas do skrętu w lewo, nie wiem, czy się by nie przydały strzałki kierunkowe na asfalcie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, wyjeżdżamy ze Wschowej. Skręć w lewo, a następnie trzymaj się prawej strony. Co tam, ukryta droga jest? Tak wygląda. To co na grupę wysłałeś. Ale Piotrek, ty dzisiaj tyle rzeczy wysłałeś na grupę, więc nie wiem, które zdjęcie. Znak oczywiście mój, ale jebitny. Matsu. Ale żeś dowalił, kurda. Tam się przejść nie da. Głową w znak walniesz. Natomiast tam był pas do skrętu w lewo, te strzałki takie na poziome by się przydały. Cześć Jakubek, siemanko. Czym jadę? Dafem jadę. No to zdaje się, że to są te nowe tereny. 305 droga, przynajmniej ja jej nie kojarzę, żeby ona była. I tutaj mamy... Łegoń. Kurde, ale sielsko tutaj jest. Łegoń. No, ale tu sielsko jest, taka typowa wiocha. Jakiś przystanek. Ładnie tu jest, naprawdę. I krówki, i gospodarstwo, i bizon stoi. No, ekstra, ekstra, to ekstra tereny, piękne są. Siciny 6 km, do Rawicza 44, województwo dolnośląskie, powiat Górna, ucięło mi coś. O, Gostek na rowerze popyla. 2,5 km Wronów. Ale ładnie też trasa jest pofałdowana, zobaczcie, nie jest taka prosta, tylko trochę do trochę na dół, trochę do góry. Super. Siema Adrian, witam, witam. Seferful, przyznaję, ładna fikcyjna Polska, no zajebista jest. Do tego jadę teraz powoli. Czy działa trackbook? Nie, ja nie używam. Jakubek, tak, to jest modyfikacja Next Gen. Siciny, to też jest wszystko nowe. Leśniczówka, 150 metrów. Kurde, fajnie tu jest. Wioska 3. Ajajajajaj. Droga numer 305. Tu jest firma Ecofarm. Jaki? Górowski, Jakubek. Powiat Górowski. Tam jest też firma. No słuchajcie, ładnie to jest zrobione. No tutaj... Tutaj Wiktor naprawdę ma dar do zrobienia terenów, bo ładnie to wygląda. I od razu następna wioska. Jedź prosto. Bogucin 3 w lewo. Niechlów 5 w prawo. No jest klimacik, ładnie. No i następne mamy, słuchajcie, następna miejscowość, jakiś kościół już widzę w oddali. Jan Biel, siemaneczko, siemaneczko, chyba się z tobą witałem. Luxonix gra wyładniała, no ja też używam się moda graficznego, więc może to też przez to. Wroniniec. Jakiś kościół stoi sobie już. Kurde, lubię takie... No, lubię takie właśnie... zakrętasy. Skręć w lewo. Kurde, tu od razu cmentarz przy kościele? No, nieźle. Góra 6 km jeszcze przed nami. No ładnie zrobione. I rowy są. Widzę, że są rowy. Porobione. Ładne drzewka przy drodze. No jest ekstra. Jest ekstra. Trzeba powiedzieć, że bardzo ładne tereny. Może nie ma tego aż bardzo dużo. Tak jak patrząc na mapę. Ale powiem, przy tworzeniu to wiem, że to też wymaga sporo bardzo czasu. Dobra, znowu 50 km, bo mamy obszar zabudowany. Jastrzębia teraz. Jedź prosto. Siemka Dudi, witam. Jakubek, tak, widać Matamet Style, czyli Quality. Tak, tak, no. Myślę, że tutaj już normy zostały narzucone, Jakubek. Z góry, nie? Jakub Sobas, siemaneczko, witam. Podzielę się informacją, że od tego miesiąca pracuję już jako operator 112. No nie gadaj. No to brawo, gratulacje Jakub. Jak ci się pracuje w roli operatora 112? No ciekawy temat. Ale tu ładnie. O, tutaj robiłem screena, Dino, w tym miejscu. Zobaczcie, jakie tu ładne kwiatuchy. O, tutaj robiłem screena do dzisiejszego odcinka z fikcyjnej Polski. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Kurde, blokowiska jak u nas, normalnie. Super. I zagłębienie takie w dół jest. Nawet Media Expert? Wow. Nie pamiętam, czy był. Pepko? A, to już wiem co... Dobra, już wiem co to może być. To może być przez projekt Next Gen. On nadaje... Właśnie nie wiem, czy to jest w realu, czy to nie jest czasem nakładka mojego... Na rondzie mojego symulatora tutaj. Rondo Podwale. Jakub, na razie szkolenia, poznawanie całego systemu, ale jestem niektóre podjarany całym rozwiązaniem sytuacji. No na pewno. Dobra, Jakub. Będę grał dalej w 112, bo ja dopiero zaczynam, wiesz? Dopiero był drugi odcinek, więc będzie trzeci i tak dalej. To ja cię proszę, Jakub, w takim razie pisz pod tymi odcinkami w komentarzach. Albo kiedyś nagramy wspólny odcinek, no. Na żywo i później go... Znaczy na żywo, wspólnie razem na żywo, a później go opublikuję. Jeśli będziesz chciał. Siema Damiano! Ale tu ładnie, kurde, ale pięknie te tereny są zrobione. Rawicz 21 km, droga 324. Tutaj jest jeszcze jedno dino. Jakiś skład budowlany. Fajnie też ten teren taki pofalowany jest. To ładnie to wygląda. Kłoda Gurawska. Jedź prosto. Kłoda Gurawska, tak. No jest tego terenu troszeczkę, tak się wydawało na mapie, że mało, ale trochę jest. Jakub, z przyjemnością. No to umówimy się. To się kiedyś umówimy na jakiś odcinek. Siema, Hot Wheels. Niskie profile to jej wali tutaj po tej kabinie. Górowska, Górowska. Dobra, źle przeczytałem. Górowska. Rudna Wielka. Ale tu ograniczenia do 40, panie. Jedź prosto. Model traktora, ale to być może przez Next Gen. Do Rawicza jeszcze 12 km. Siema Mateusz, witam. Mateusz Chojnowski, dzień dobry, dzień dobry. Zbaków Dolny. Za chwilę powinien być. O Jezu, co tam się dzieje na tej górze, zobaczcie. Ło! Wygląda jak wysypisko śmieci trochę. Mam godzinę 10:04. I Zbaków Dolny. No patrzcie, tory. Tory szły takie, często są takie tory gdzieś, stare tory nieużywane, zasypane jakimś asfaltem albo jakimś żwirem, piachem. Wszędzie taki dosyć głęboki rów widzę idzie. Ale fajnie, bo jest teren nierówny. To jest bardzo fajna sprawa. No tutaj Wiktor widać, że ma wysoki level robienia map. No faktycznie, jakby nie Wiktor, to byśmy tutaj nie mieli za bardzo nic nowego. A tak jest pięknie. Coś, no tak, jakieś wysypisko jest. No nie wiem właśnie, Mateusz, co tam się dzieje na tej górze, ale wygląda jak wysypisko, jak usypywanie dużej górki tych śmieci. Lubin. Na Lubin teraz. Piotr, mapa jest do pobrania. Otwórz sobie link w dzisiejszym streamie, pod streamem. I tam jest link bezpośrednio do... Tylko się trzeba zarejestrować na e-tracku chyba i wtedy będziesz miał dostęp do niej. Wiktor Ryszka, siemaneczko, witam. Dobra, idziemy do Wąsosza i tam dalej będzie zrzutka. Witamy nowego wspierającego, Karpik 198. Witamy Karpika. Karpika jeszcze nie było w naszym towarzystwie. Witamy Cię w gronie wspierających ten kanał, w gronie zielonych. Witam Cię w tak zwanych VIP-ach. Wejdź sobie, kolego, w zakładkę społeczność na moim kanale, Karpiku, i tam będziesz miał link do Discorda dla wspierających, dla VIP-ów. O kurde, jak tu ładnie. Ale czekaj, czekaj, jak mnie ta nawigacja prowadzi? Tutaj jest nakaz prawą. Obliczanie nowej trasy. No ja tu nowy, tak, tak, wiem, że jesteś nowy, no. Tekstury tego auta, albo nowy, nie ma nowej paczki od Jay-Z Keta, wziąłem starą. No tak, we wspieraniu oczywiście, tak, tak. Dlatego mówię, wejdź na kanał, mój kanał, wejdź w zakładkę społeczność i tam dla wspierających będzie OSP jakieś. I tam będziesz miał dostęp do grupy wspierających. Lubson, koło Rudnej jest żelazny most. No bardzo możliwe. Kupson, dzień dobry, witam. Jakubek, tak, to już było. Tak, tak, kojarzę ten objazd. To już było. To fakt. To już było, to już pamiętam. Marcin, dla mnie jest mapa super, ale cały czas jest problem z oświetleniem w nocy. Jest duży kontrast między cieniem a oświetlonymi rejonami. Ale mapmaker Marcin nie ma na to wpływu. To jest studio SCS Software albo modyfikacja. Mapmaker może tylko latarnię postawić. Tak, SCS zmieniło oświetlenie, zmieniło skyboxa, ale ja nie mam SCS-owego skyboxa, tylko mam od Next Gena. Matsu, a ja stary boomer. No widzisz, Matsu. Czegoś się dorobił. Tak, Karpik, wszystkie dodatki do ETS-a, dokładnie, wszystkie. Wszystkie mapowe, bo ja malowań nie mam wszystkich. Ale wszystkie mapowe, tak. No już chyba jeszcze chwilę i będziemy dojeżdżali, mi się wydaje. Jakubek, gdzie tam? Ja też już prawie 3 z przodu. No. Zobaczcie, że nie ubywa, tylko tych cyfer przybywa. No dobra, Wińsko. O kurde, Wińsko, fajna miejscowość, Wińsko. Ale by poszedł na Wińsko teraz. No fajny taki tutaj ryneczek, malutki. Skręć w lewo. Coś się dzieje, ktoś tam rozładowuje palety. Ale co to było? Niewidzialna ściana? Przygotuj się do skrętu w prawo. O kurde. Czy we mnie w samochód wjechał? Skręć w prawo. Wińsko bardzo ładnie, prawie jak oryginał. No widzisz? To był kiedyś duży plakat C19. No możliwe. Pulchny TV. Poczekaj chwilę, zaraz mapkę pokażę. Myśliwce latają. Tak, tak, to pamiętam. Tutaj to było. W tym miejscu. Nie no, już wszystkie nowe tereny żeśmy objechali. Trochę tego jest. Może nie jest bardzo dużo, ale najważniejsze, że w ogóle coś jest. Ja się cieszę, że jakieś nowe tereny tutaj doszły. To jest najważniejsze. No, słuchaj, taki zawód tutaj streamera, no, że jeżeli robi stream, to też chce ze swoją społecznością być na bieżąco w miarę, nie? Więc niestety, czyta się i się jedzie, robi się dwie rzeczy na raz. Jak ktoś chce, to niech popróbuje, jak to jest łatwo. Natomiast mi to sprawia przyjemność. Tak, rybka z Pokémonów jest, jest, dokładnie, Jakubek. Ale jest też piesek z machającą głową na moim tutaj stanowisku. No, Diamond Bass, ja pierdzielę, ale czasy. Stare czasy. W kanale, witam serdecznie, witam, witam. Chyba Cię pierwszy raz widzę. Coś było, Jakubek, na dachu tego kościoła, tak, jakieś tam, chyba że zostało zdjęte. Cześć Seba, siemaneczko, witam Cię. O, Ścinawa, już tam dojeżdżamy do Ścinawy. No i pamiętam kiedyś, jak Matamet budował ten most, na którym z live'ów swoich. No i jest. Też mi tutaj bardzo ładny teren. No kurde, jakoś się dziwnie się zamienia na fioletowy ten model. Ścinawa. No i tutaj ten czołg stojący T-34. Ścinawa nad Odrą. Następnie skręć w lewo. Ale mnie to pokręciło jakoś dziwnie. Skręć w lewo. Już dojeżdżam, moi drodzy, zaraz wam pokażę mapkę. I tak będziemy kolejny ładunek. Profesorek, masz jakieś doświadczenie z ciężarówkami? Zero. Nie mam kategorii C. Nie mam kategorii C i nie mam doświadczenia w ogóle z ciężarówkami. To tylko takie zamiłowanie, powiem tak. Także profesorek nie. Kanale. Jestem pierwszy raz. Wójcio Bohun dobrze o tobie się wypowiadał, więc przy okazji live'ika postanowiłem cię odwiedzić, panie. A dziękuję, dziękuję. Ja również tutaj z wujkiem dobrze żyję. No nie tylko, nie chodzi o to, że ja z nim żyję źle czy dobrze. W ogóle generalnie żyję dobrze. Tylko po prostu ja szanuję jego pracę, no wydaje mi się, że on moją chyba też. Dlatego my zawsze tutaj w jakiejś komitywie sobie rozmawiamy czasami między sobą też. Co u mnie? Wszystko dobrze, XQ. O pracy, aczkolwiek dzisiaj troszkę wcześniej trzeba było zacząć live'a. I tutaj zaraz w prawo trzeba... Na razie szlaban jest otwarty. A, kibel stoi. Kibel stoi, a ja tutaj muszę odstawić... Muszę odstawić towar do Biedrony. Karol, siemaneczko, witam. O, żeż ty w mordę, już widzę, co tu będzie się działo. O, będziecie się teraz śmiali. Robimy hardcora? Tyłem? Robimy hardcora, słuchajcie, podejmuję się tego wyzwania. Podejmuję się tego wyzwania. Teraz tak, co by tu trzeba zrobić, słuchajcie. Oj, oj, oj. Oj, 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 co tu się będzie działo? Dawaj, dawaj. No, będzie wesoło. O, tutaj jakiś ten jest. Widzę, niekoniecznie... No, tutaj błąd jest. Widzicie pod mapą. Niekoniecznie jest ta powierzchnia jest złączona. Tylko ja tam muszę wjechać tyłem, nie przodem. Tak, tak. Tak, tak, właśnie. O to chodzi. Tylko muszę, wiesz, najpierw wycofać. najpierw muszę wycofać, żeby wprowadzić naczepę. I oto jest cały będzie problem. Aj, delikatnie przyhaczone. Łam się, łam się. No z ulicy będzie, tak. W Biedronce często jeżdżą na krótkich naczepach, tak, tak, to fakt. To już widziałem wielokrotnie, jak do Biedronki przyjeżdżają z krótkimi. Natomiast tutaj mam izotermę. Cześć Mirek, witam, pozdrawiam. Awaryjki sobie włączę. No, 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 no. No, 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 no. Idzie dobrze. Co to mnie tam skasowało? Dobrze idzie, dobrze idzie. Nie psuj, panie. Damy radę. No nie, dobrze, dobrze idzie, tak. Z tyłem w płot? Nie no, w płot nie było. Chciałbyś, Piotrek, co? Dlaczego, Krzysiek, ci się mapa nie chce załadować? Pytanie tylko, czy robiłeś osobny moduł dla mapy? I czy masz wszystkie dodatki DLC mapowe od studia SCS Software? No jeszcze, jeszcze. Jest! Ha, ha. Dobra, hamulec. I zrzucamy. Emil, takim dafem narobiłem 100 tysięcy kilometrów ETS. No, 100 tysięcy no, trochę jest, ale nie jest też jakiś tam znowu wyczyn. Dobra, dojechaliśmy, to jest pierwsza trasa dopiero, słuchajcie, jedna trasa, godzinę czasu mi zajęła. Dobra, a przypominam, skala mapy jest 1 do 5. To teraz, aha, chcieliście mapkę, tak? Dobra, to już pokazuję. Mapa fikcyjna Polska. Dojechałem do Ścinawy, nowe rejony są tu, od tej drogi. Czyli 324 droga. Jak widzicie, zostało mi tu jeszcze jeden kawałek taki tej drogi. Fajnie by było, jakby gdzieś tutaj w te miejsca była jakieś zlecenie by było. Tak, do folderu mod wrzucasz mapę i trzeba założyć osobny profil dla mapy. Seferful, brawo, idealnie. No jakoś wyszło dzisiaj. Ogólnie siedziba Biedronki jest w Kostrzynie nad Odrą, pisze Jakubek. No to na zachodniej granicy. Wszystkie, Krzysiek, wszystkie DLC mapowe, bo inaczej mapę wywali. Ponieważ mapa korzysta z zasobów wielu budynków, obiektów właśnie, które są wbudowane w te inne DLC. Co my ze Ścinawy mamy? Do Trzewa. Łopanie! Strasznie daleko. A z Lubina do Chojnic, Biskupice Podgórne. A to w dół, pod Wrocław. A z Wińska? Z Wińska to w ogóle nic nie chcą wysyłać. Z Wąsosza też nic. Do Starogardu Gdańskiego. Wiem, gdzie to jest daleko. Dobra, to może coś z Legnicy. Malbork. Boże, Starogard Gdański. Jakie dalekie te trasy są. No, chciałem się przejechać przez tą drogę, ale tutaj nie bardzo nic. Kawice, nie. Środa Śląska, nie. Błonie. Żmigród z Wrocławia. Są tutaj, czekajcie. Trzewa, Poznania. Z Blewotorzem, ja pierdzielę. O ludzie. O, kołty wrocławskie. Biskupice Podgórne. Sobótka. Wszystko na północ idzie. Do Czerska, też na górę. Chojnice też do góry. O, Ściny, Rytel. A gdzie tu jest? Aha, tutaj się trzeba... No kurde. Sulechów, Ziemniaki. Co? Ziemniaki? Myszęcin, do Chojnic. Wszystko na północ mnie tu prowadzi. Wrocławia. No nie wszystko. Do Trzewa, na dół. Siercz, Trzciel, Bolewicko, Pniewy. Rumianek. Ludowo. Kurna, co jest z tymi? Co się tu dzieje? Nie mam ładunków, panie. Chojnice, moje okolice. No, tam Chojnice jest ładnie. Czekajcie, no co by tu można wziąć? Pole u Rudego. Jedziemy do Starogardu Gdańskiego? Chyba nie mamy wyboru. Dobra, to jadę tutaj pod ten. Pod Zbaków Dolny. Wygasa za 7 godzin, czyli powinienem dojechać. Jedziemy do Pole u Rudego. Znaleziono sygnał GPS. Ty jesteś rudy. Kurwa! Ale moment, pojedziemy trochę inaczej. Chociaż nie, tutaj inaczej się nie da jechać. Nie, dobrze jedziemy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Których silników, profesorek? Przygotuj się do skrętu. MPH, siemaneczko, witam, witam. Dobra, za 7 godzin ładunek wygasa, więc jedziemy do Rudego. Po ładunek i później na północ Polski. Do Starogardu Gdańskiego. Przygotuj się. MPH, proszę cię, nie pytaj mnie nic, dobra? Co, kiedy, jak, dlaczego? Gapek, dzień dobry, witam. Skręć w lewo. Na Rawicz w lewo, tak. I zanim ja się stąd wykaraskam, to trochę czasu minie. Przygotuj się do skrętu. Rudy tańczy jak szalona, tak? Właśnie będzie zaraz. Jak obędę od Rudego pobierał ładunek. A następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. O, i taką właśnie patelnię chyba wezmę. Powrotem tą samą drogą na razie. Dobra, on skręca, no to elegancko. Dzień dobry, Damian. Zbychu, link masz w opisie pod streamem. Jak ci nie działa Z-Trax? Musi ci działać, Zbychu. Tak, profesorek. Wiesz co? Wymiana będzie dotyczyła procesora na Intela najnowszej generacji, płyty głównej, pamięci i prawdopodobnie chłodzenie będzie nowe. Także z około 4 elementów. Zbychu, klikam w link i mi pisze, że zablokowane. To skopiuj sobie skrót. Skopiuj sobie i wstaw w nowe okienko. Marcin, cześć, cześć. Nie ma jeszcze wieczora, także dzień dobry. I siódemkę albo i dziewiątkę. profesorek i 7 albo i 9. 13 generacji, a podobno ma być na jesieni 14 generacja Intela i zastanawiam się, czy nie poczekać na 14 generację. A propos wymiany podzespołów do komputera, ponieważ ja mam 10 generację, to od razu bym przeskoczył o 3 albo 4 generacje. Bo są faktycznie symulatory, w których już procesor ma znaczenie. Na przykład MFS. No i nie tylko. Kurda, te drzewa tak tutaj porosły, że nie widać. Czy coś jedzie w ogóle? Siema, Aleksander. Cześć, Paweł Milewicz. Czekaj, jak ja mam tu jechać? Tu jest policja. Trochę jak we Francji się czuję. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, kobito. Skręcamy na Rawicz. Siema Jano. Siema Jano, cześć. Tak, zżera profesorek, MFS zżera, dlatego procka musi mieć mocnego. Dlatego też będę szedł teraz wymianę procesora. Kartę graficzną zostawiam. Przynajmniej na chwilę. Znaczy nie na chwilę, tylko na chwilę obecną, może tak. Zostawiam kartę graficzną, którą mam obecnie, czyli RTX 3080. Ona sobie jeszcze tu spokojnie radzi. Natomiast tym wąskim gardłem w mojej specyfikacji komputera się zaczyna stawać właśnie procesor. A żeby w Intelu wymienić procesor, no to trzeba wymienić płytę główną. A jak płytę główną, no to już DDR5 prawdopodobnie pójdą w ruch. Czyli już wszystko w nowej technologii. Ale reszta zostaje, reszta podzespołów zostaje. Czy pamiętasz pożar kościoła w ETS2 na fikcyjnej Polsce? No pewnie, że pamiętam. No jasne, że tak. Powinna być jakaś opcja na płaskie tekstury. Terenu. Wiesz co? No nie wiem. No zobaczymy, co tam w następnych aktualizacjach Studio SCS Software nam przyniesie. No zobaczymy. Wąsosz. Dobra. Już. Janek, ty mi piszesz o marce komputera. Znaczy bardziej o marce płyty głównej, a nie o komputerze. Gigabyte to jest producent na przykład płyty głównej. Także Janek, ja nie wiem, czy ty wiesz, o czym ty piszesz w ogóle. Cześć Paweł, witam. Kurde, ładna ta fikcyjna Polska jest, no. Aż się tu chce jeździć. Gapek, ale ty tam widzisz, to jest część druga. Już część pierwsza jest zebrana. To jest część druga. Jeszcze będzie Gapek część trzecia. 7,5 gdzieś. Paweł, pytam z ciekawości. A to pytasz Damiana. O, to co innego. No dobra, czy mi ten towar nie wygaśnie? Empty, siemaneczko. Między Bielanami wrocławskimi a Wrocławiem na autostradzie wywaliło mnie na wszystkich DLC mapowych. Czy wiesz, o co może chodzić? Nie, nie wiem. Ja tamtędy nie jechałem. Nie mam zielonego pojęcia. A jakie masz modyfikacje Empty? No czasami też od modyfikacji, chyba że idziesz na zwykłej mapie, no to nie wiem. Ciężko powiedzieć, ja teraz jadę po ładunek. Może mi nie wygaśnie. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Pojeździłbym po DK50. No ja też. Ja też, tylko jakby mi działał edytor, to może bym się spiął i bym skończył, wiesz? Ale Matsu, nie działa mi edytor. Zjedź z ronda. Wywala mi po prostu, źle mi wczytuje mapę, tą moją. Znaczy widocznie tam jest tyle błędów już na niej, że ją wywala. Damiano, ja na fikcyjnej Polsce chciałbym Mazowsze. Ja też bym chciał. Też bym chciał. Cześć Jakub. Już jadę już do tego Rudego. Rudy lisie, czekaj na mnie, jadę do ciebie. Nie mam żadnych oprócz mapy. Empty, nie mam zielonego pojęcia, ja tamtędy nie jechałem. Przygotuj się do skrętu w prawo. A żeś se sektory popsuł. Chyba tak, wiesz? Bo generalnie nie, jak czytuję, to wszystko jest pokrzaczone. Gdzie tu jest wjazd? A, tutaj dalej, za tymi torami. Fajne są te tory, kurde, ładnie to zrobione. No tutaj jeszcze ładunku nie brałem. Nie mogłem brać, bo to jest nowość tutaj na tej mapie. Zbakowa nie było, nie? Dobra, wygas czy nie wygas? Nie wygas. Bierzemy pole u Rudego. Pszenicę. 17 ton pszenicy będę wiózł na Starogard Gdański. O, to. Matsu ma 4... O i teraz nie pamiętam, wiesz, co tam się dzieje. Z tymi moimi plikami już dawno nie zaglądałem do tego. Jeszcze na ostatniej wersji, na 1.46 tam próbowałem coś, ale wywala mnie. I profesorek, jak będzie Mazowsze, to myślę, że nocki będą zarwane. No, jak ktoś kiedyś zrobi, to tak, no. O, chyba krzywo wjechałem, ale dobra. O, teraz to będzie śmiesznie wyglądało. Czekajcie, spróbuję to podnieść, zobaczymy, czy da radę. Te kurde, dzisiaj mi te naczepy nie pasują w ogóle do mojego zestawu. Podniesienie jest niepodczepiona, co? Jest zbyt ciężka. Aha, nie mogę na pneumatach podnieść ciężarówki, bo niestety naładowane jest za dużo. Przykro mi. Więc będzie tak karykuta... Jak to się mówi? Karykutalnie... Kurda, aż sobie... Połamie język na tym słowie. No karykatura będzie tego zestawu. Troszkę taka. Matamet mi nie patrzył, nie. Ostatnio nie miał czasu. Dobra. Właśnie, Enko, właśnie tak miało być. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ja pierdzielę. Tak, właśnie tak miałoby to wyglądać, to słowo, ale już nie będę go wypowiadał, bo się znowu połamie. Moment, czekajcie. A jakbyśmy pojechali sobie inaczej? A jakbyśmy pojechali sobie przez tą stronę? O! Pojedziemy sobie przez tą stronę, tak. Wybrano cel podróży. Czyli na prawo. Czyli przez te nowe tereny. Skręć w prawo. NK, wiadomo, ważne, że wiadomo o co chodzi. Tak, ważne, że wiadomo o co chodzi. No dobra, zobaczcie tego mojego Liliputa małego. Jedzie Liliput z patelnią pszenicy. Na niskoprofilówkach. No trudno. Jakubek, spokojnie. Ważne, że wydał na 1.47. Tak, to najważniejsze. Czy można grać na swoim starym profilowym? Nie, na starym możesz grać. Tylko mapkę podmienię z nową wersją. Ale profil zostaje. Jedź prosto. Na starym profilu możesz grać. Tylko podmienić mapę. Jakub, nie pytaj mnie co będzie, chłopie. Przecież ja teraz nie robię tej mapy. Nie da rady podnieść naczepy, jest za ciężka. To jest zboże jakie? Techniczne, zboże techniczne. Dobra, godziny nie zmieniam. Godziny nie zmieniam, jest godzina 12:17. Pamiętajcie, że jak jest im większa skala mapy, tym wolniej czas płynie. Tu jest fikcyjna Polska jest w skali 1 do 5, więc ten czas relatywnie płynie wolniej, ale w skali na mapach 1:1 tam już w ogóle prawie realnie to mija, nie? Ten czas. Jakubek, też się cały dzień narobiłem i dostosowałem swoje tereny. A jakie tereny, Jakubek? Jak możesz zdradzić? Jakie tereny? Kto jeszcze nie widział, to teraz jedziemy przez nowe tereny tutaj, na fikcyjnej Polski. Kurde, jak tutaj ładnie jest zrobione. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Rondo Podwale. Budowa tego odbyła się w 2020 roku. Otwarcie ruchu... Kurde, nie zdążyłem przeczytać. Znikło. Zjedź z ronda. Pozdro X-Dragon. Pozdro. Emil, Helibron 1:1 była spoko mapką swego czasu. Bardzo dobrą mapą. Nawet często na nie grałem. Podobało mi się, no ale jednak polskie to polskie. Polskie mapy mi się bardziej podobają. Tu jest prawdziwy klimat. Siema Roberto. Szukanie nowej trasy. Jakiej nowej trasy, kobieto? O co ci chodzi? Szlingdyngowa? Ja pierdzielę, kto układa te nazwy tych miejscowości? Kogoś pogięło. Ten mnie tam pogania z tyłu tym dafem. Ja mam nowszego, więc się tam nie wychylaj. Mapa Bęgier była ciekawa, ale na początku ETS-a, Miverti. Niestety później oni to zaprzestali budować, zaprzestali nowych terenów i ona tak usiadła, jak była, tak usiadła. I mnie już tam nie ciągnie na tą mapę. Faktycznie była fajna na początku ETS-a. Przez pierwsze 2 lata, powiedzmy. Później niestety była tylko dostosowywana do kolejnych update'ów, natomiast nic nowego się tam no nie działo. Także tak, przynajmniej takie jest moje zdanie na temat mapy Węgier. Natomiast tutaj na fikcyjnej Polsce co chwilę, w sensie co jakiś tam update, mamy troszkę nowych terenów i zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Zresztą ja zawsze miałem sentyment do tej mapy. Nawet jak jeszcze nic tam nie robiłem, to tu mi się zawsze dobrze jeździło. I ta skala według mnie jest taka chyba najbardziej optymalna. To co robi Matamet w skali 1:1 na fikcyjnej Wielkopolsce jest bardzo ładne, bardzo fajne, aczkolwiek terenowo... Ja wiem, że to on robi dla siebie tą mapę, natomiast terenowo no to dla mnie to jest za mało, nie? No tutaj już jest naprawdę gdzie pojeździć. Tutaj już na tej mapce 1 w skali 1:5 już jest ten teren taki od Wrocławia aż po tam prawie północ Polski, no z tym takim przeskokiem, bo od strony Poznania trzeba zrobić sobie przeskok. O kurde, 70 tu jadę grubo. Panie FanSim, link do Discorda dla wspierających nie działa. Wygasł. To ja wrzucę jeszcze raz. W takim razie po live'ie. Wiesz co, no to są też, Paweł, wioski. To też są wioski, więc nie spodziewa się tutaj też ruchu jakiegoś jak w wielkim mieście. Województwo lubuskie, wita. Robert, zainteresuj się projektem The City Mapa. Miasto 1:1. The City. A w ogóle powiem ci, Robert, nie słyszałem o takiej mapie. The City. Miasto 1:1. Matsu, miała być mapa Węgier 1:1, ale uciekło o tym. No kurde. Takich projektów, co się zaczynały i nie były skończone, to pewnie jest wiele. Natomiast sztuką jest to, żeby to kontynuować, nie? A z tym już jest gorzej. Z kontynuowaniem pracy. Marcinek 17. Na razie nie mogę kontynuować mapy na fikcyjnej Polsce, ponieważ po pierwsze nie działa mi edytor, wywala mi edytor. A po drugie już nie wiem, czy w ogóle Matamet projekt ciągnie jak gdyby, czy tylko już Wiktor, tego nie wiem. Skręć w prawo. No skręcam. Tak, już lubuskie było. Jakub, już było lubuskie. Właśnie była informacja przed chwilą. Robert, wysłałem ci linka dawno temu, ale podeślę raz jeszcze. To wyślij, bo widocznie to ominąłem. Gdzieś mi to umknęło. Macu, teraz ogółem wyszły nowe strefy do generowania ruchu z podziałem na strefy przemysłowe i mieszkalne. Różnią się ilością respionych zaparkowanych samochodów. A widzisz, tego nawet nie wiedziałem, że taka opcja jest. Profesorek, poleciłbyś jakiś w miarę tani joystick? Budżet jaki masz, profesorek? Jaki masz budżet na to? Mój mi się zepsuł i nie podoba mi się latanie na klawie w MFS. Nie, na klawie to w ogóle zapomnij, profesorek, natomiast powiedz mi, jaki masz budżet na ten joystick, to ci powiem mniej więcej, co byś tam mógł kupić. Jedź prosto. Jakubek pisze tak, Wiktor z tego co pisał, to tylko te tereny robił i koniec. Cienko. Szkoda, bo bardzo fajne ma, bardzo ładnie te tereny robi. No to wielka szkoda. Będzie dla projektu fikcyjnej Polski. Wiktor Ryszka, ja tam mam swoją robotę, skończyłem matematyka. Niby coś robi, ale nie wiem. A Wiktor, nie bardzo wiem, o czym piszesz. Jaką robotę skończyłem? O! Patrz, wybiegły mnie tu sarny. Hamowałem. Gdzieś do tysiaka nawet, najlepiej na przykład. No to chyba spróbuj już szukać w takim razie Airbus Thrustmaster Pack Edition z przepustnicą od razu za 1000, no jak do 1000 zł. Siema Piotr Wałbrzyk, siemaneczko, witam cię. Tak, Wschowa już mi się tutaj na mapie pojawiła. Ciekawie ten samochód się nafioletował tutaj respi. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Standardowe tutaj skrzyżowanko. Zjedź z ronda. No mapę, to moje tereny, góra. A, to ty, Wiktor, jesteś. Kurde, patrz. Nie szczaiłem, sorry. Wiktor. Wiktor, proszę cię, nie zostawiaj fikcyjnej Polski, bo będziemy płakać nad tym projektem, że nic nie będzie robiło. Wiktor, weź no się, kurde, ogarnij. Weź no, pociągnij dalej ten temat, bo zrobiłeś zajebiste miejsce, no. Naprawdę, uwierz mi. I na pewno cię ludzie też poprą tutaj. Nie kończ projektu. z fikcyjną Polską. Nie kończ tej przygody, bo ci pięknie wyszły te tereny. Cześć Maciej Herod, siemaneczko, witam. Jakubek, jak to Matamet mówił, fikcyjna Polska i fikcyjna Wielkopolska to jego dzieci, ale kocha bardziej te drugie. Tak, tak, to widać. To widać, jak nawet robi na tych swoich streamach fikcyjną Wielkopolskę, to bardziej się tam... Bardziej się cieszy przy tej mapie, no. Chociaż ja odwrotnie. I chyba wiele osób też odwrotnie, że wolałby, żeby Matamet robił fikcyjną Polskę niż fikcyjną Wielkopolskę, a on robi odwrotnie, nie? Natomiast z jego perspektywy to wygląda tak, że on woli, wiadomo, swoje tereny. Znowu Sarniak? Co Sarniak? Nie ma Sarniaka. Rafik, Damian, Robert jest. Profesorek, mogę wysłać link, żebyś obczaił, czy to warto? Tak, wyślij, profesorek. Seferful. O! No i patrzcie, no i jest dupa. No i muszę się poddać kontroli. No i mnie krokodyle wyłapały, no. Kur... No i dupa. Masa 31 ton. Twój pojazd nie jest w idealnym stanie technicznym. Następnym razem bądź bardziej ostrożny. No, dziękuję panowie. Jesteście bardzo mili. Masz inny mundur, to masz kamizelkę, policja. Kurna, już sam nie wiem. Tu jest inspekcja. Tu też. Dobra, pouczyli mnie tylko. Nie jest źle. Wiktor, mam w planach coś, ale dopiero w przyszłym roku. Jak w przyszłym roku? Wiktor! Gdzie w przyszłym roku? Przecież kwiecień jest dopiero. Wiktor, weź! No weź się! Nie, Wiktor, no weź dalej coś zrób na tej mapie, no bo przecież uschniemy, kurna. O, jest i pan pułkownik Matamet. No witamy pana pułkownika. To my tu już gadamy o tobie. Już pewnie już zostałeś... donosy do ciebie już poszły pewnie, że już obgadujemy. Uszów czerwonych nie miałeś, Matamet? Lasocice. No jest i pan autor całej mapy, słuchajcie, zawitał do nas. No teraz już się skończyło babcisranie, tak, teraz już się skończyło. Jadę prosto, no jadę. Przebierańcy tacy, no trochę tak, poprzebierali się, nie? X-Dragon, ale to piękna mapa, no przecież mówię, że od początku, że zajebista. Wiktor, no halo, drogę budują, a ona będzie dopiero w lipcu zrobiona przyszłego roku. Kurde, to weź inne tereny, to musisz robić, czekać na drogę, żeby tutaj, weź coś innego zrób, kurde. No chłopie, my tutaj... Umrzemy, teraz jest pięknie, naprawdę jest pięknie, już jest... Mamy kolejne nowe tereny, no ale... Matamet, w pracy siedziałem i słyszałem, że mnie ciśnięcie wpiłem. No, tak, dokładnie tak było. Obgadywaliśmy cię trochę. I ten dryk bizona, coś pięknego. No tak, tutaj są te dźwięki do bizona, są. Zjedź z ronda. Już zjeżdżam. Można wszystko cisnąć, bo wszystko można masu cisnąć. Ksafek, tutaj na prawo w realu jest McDonald's. No, bardzo możliwe. Zresztą te McDonaldy też powstają. A są też miejsca, które się zamykają, nie? Na przykład dwie takie miejsca, kiedyś przejeżdżałem, to był McDonald's. To w stronę na... Drogę numer 10 jak się leci. Był kiedyś McDonald's, teraz już go nie ma. Wiktor, wolę robić swoje tereny, które znam, a innych bym wolał nie tykać. A jakie ty, Wiktor, robisz w ogóle tereny, jak można wiedzieć? Bo sorry, chyba nie jestem w temacie. Tak, to jest S5 teraz, lecimy na północ, do Stargardu Gdańskiego. Nie, nie, profesorek, ja nie gram farminga. Znaczy, to nie moje klimaty. Nie, nie, nie kręcą mnie, nie. Farming mnie nie kręci, więc nie. Jakubek, co? Za dużo maków, a mało lokalnych małych barów. Tak, tak, tak. Z dobrym jedzeniem, nie, Jakubek? Ja osobiście wolę jakieś lepsze jedzonko takie, zapłacić nawet ciut więcej. Zresztą McDonald's teraz też się nie zrobił jakiś tani strasznie. Jak chcesz się trochę najeść w McDonaldzie, to też musisz wydać sporo kasy. Ja wolę takie lokalne, słuchajcie, jakieś bary, gdzie jest lepsze jakieś jedzenie, niż po prostu nażreć się tą bułą i za chwilę znowu jesteś głodny, nie? Ale tych lokalnych barów nie ma tak znowu wiele. Tak, zajebiste są Matamet, podobają mi się te wyboje. Ciężarówka cały czas lata, podbija, zresztą naczepę zresztą też. No tutaj cały czas się buja. Fajnie, fajnie, to jest świetny efekt. Kiedyś tego nie było, jechała jak po stole ciężarówka, a teraz tak się zachowuje jak w realu. To jest ładne, naprawdę. Jakub, najlepszy to domowy obiad. No i tu się zgodzę z tobą. Najlepsze jest domowe, później jakichś takich lokalnych barach, ale nie takich fast foodach, tylko takie typu restauracyjki, coś. Ale fast foody no to już tylko na zapchanie. Sefarfol i to rysowanie tekstur w oddali. Czekajcie, wyhamuję. O! O! Patrz, wyhamował. Aktywny tempomat, wyhamował. Rysowanie tekstur w oddali, że się nie budują w 1.47 to jest zajebiste. Coś musieli zmienić właśnie. Matamet, może ty wiesz, co oni tu pozmieniali w tym interfejsie, że się faktycznie scenerie nie budują? Czyli zasięg rysowania się wydłużył, czy o co chodzi, nie wiem. Ale wygląda to lepiej. I płynniej jest przede wszystkim. Może Matamet wiesz, o co chodzi. Gram w TV Sim World. Gram w Train Sim World 2, może wrócisz do niej. Janek, wrócić może jeszcze wrócę, bo coś tam do objechania by zostało. Na przykład jakąś lokomotywę towarową wziąć. Ale to za chwilę jeszcze pewnie, nie? Czekam na update do SimRaila. Jak w moim mieście był na Jana Pawła II na schodkach, ale go zamknęli. Ale co? Pub? Bar? Matamet, Next Gen coś zepsuł, bo czasami są czarne słupki hektometryczne. O, wiesz co? Nie wiem, nie, akurat tego nie zauważyłem, ci powiem. Matamet, bo on podmienia tekstury, więc może i tak, ale tu jest ok. Są te polskie, biało-czerwone. Pablo Sim TV. Cześć. Matamet jest płynny, ale różnicy nie zauważyłem w rysowaniu. Wydaje mi się, że jest chyba coś pozmieniali delikatnie, bo jest tak jak gdyby dalej wyraziście i przede wszystkim płynniej się zrobiło. Profesorek, zjadłem sobie taki obiadek od babci, z chaboszczak, z ziemniaczkami i mizerią. Oj tak. Oj tak. O, teraz akurat się... akurat blisko zbudowało, bo... tutaj ten magazyn się jakoś tak zrespił. Końcówka tego magazynu się zrespiła trochę późno. Jakub, ok. I mam pytanie, czy robi ktoś już malowanie? Tak, Jakub, robi. Robi, nie zaczynaj, robi. Jakub, za niedługo ma wyjść chyba ATR w tym miesiącu, tak słyszałem. Także może do niego. Damiano, wiesz, że jest dodana w końcu, dodali tempomat z kamerą. Z jaką kamerą? Z żadną kamerą. To jest adaptacyjny tempomat. Czyli sam hamuje, utrzymuje odległość za pojazdem. To jest, mam włączone teraz. Teraz mam to właśnie włączone. Zobacz, sam hamuje. Ja tylko mam kierować. Patryk, cześć, cześć. O, Stefan, witam ojca. No witam cię. Witam cię, Stefanie. Macu, ja wiem, edytorzy ustawia się zasięgi, tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle Mac, ogólnie rysowanie gdzieś tam obiektów w oddali, tak jakby była poprawiona. Ja nie wiem, mam takie jakieś złudne wrażenie, ale oczywiście wiem, że w edytorze ustawia się zasięg rysowania. Wiem, wiem. Jeszcze pamiętam. Matamet, tutaj publicznie zadam ci pytanie. Jesteś w stanie odpowiedzieć? Marek, ATR wychodzi 27 kwietnia. No mówię, pod koniec miesiąca. Stefan, jak dzionek mija? No wiesz, robota, robota, po robocie high life. Marek, cena ATR będzie 40 dolców. Ja i tak ATR-a kupię, bo to ja lubię samoloty turbośmigłowe, więc ja i tak go kupię. Jakub, remonty na ekspresówce. A co, a w realu nie ma, Jakub? Nie. Zależy od grubości koperty. No dobra, Matamet, przyszykuję, wyślę. Ocenisz. Ty myszką ruszasz. Jaką myszką? Żadną myszką. To jest tracker. Stefan, niektórzy przed robotą. No tak. Niektórzy przed robotą, a niektórzy już po. Profesorek, czy ciężko było w robocie? Słuchaj. Jest tak ciężko, jak sam sobie zrobisz, nie? Nie było aż tak ciężko. Jakubek, tu jest wiecznie budowa. ale słuchajcie, z drugiej strony te remonty tutaj, te przewężenia, objazdy jakieś, tak jak w realu, no. W Polsce też mamy wiele tych remoncików, więc to nadaje realizmu bardziej tej mapie, aniż... Chciałbyś mieć proste drogi bez żadnych tutaj remontów. Nie, te remonty dają. Jakieś tutaj zagrodzone drogi, jakieś słupki betonowe. Tak, tak, to wszystko nadaje takiego fajnego klimatu. Matamet, czekam na pytanie. Pomożesz mi z edytorem, żeby to zaczęło działać? Czy nie? Kopertę przygotuję. A, cegła. W kopercie cegła, tak? A jak będzie klinkerowa, to droga. Track-ir 1EX. Track-ir. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Profesorek, no zależy od roboty. Pewnie, że tak. Na Poznań teraz jedziemy, bo z Poznania będę się przeprawiał na północ Polski. O, to panie, tu jest 40 na godzinę tylko. Kto to wymyślił? Piotrek, szkoda, że nie ma terenu Franka, to mapa trochę by była większa. A ja nie wiem, co tam Franek robił, nie pamiętam. Profesorek, czasami tak, tak. Jak mam chwilę czasu, to tak. Głównie loty robię jakieś sobie, nie? Bez wizji. W linii swojej. Trzymaj się prawo. Matamet, znowu? Tak, pomogę. Matamet, chciałbym, żeby to tylko zaczęło mi to działać, ponieważ... Najgorsze jest to, że nawet jakbym chciał coś nawet poprawiać czy tam podłubać, to nie mogę, bo mi po prostu... Ja nie widzę praktycznie całej mapy i nie wiem, o co chodzi. Nie wiem dlaczego ten mój kawałek się nie wyświetla. Jakub, w Gliwicach, w okolicach dworca PKP powoli będą kończyć... Dworzec PKP będą kończyć, tak? Jakub Gierek pyta, pomożecie? Pomożemy. No tak było kiedyś. Chcesz cukierka? Idź do Gierka. Kto pamięta ten slogan? Czy hasło? Dobra, jesteśmy na dwójce. Do Warszawy lecimy teraz. I na Warszawę. O, jest i Blum Wróżka. Dzień dobry, Wróżko. Witam wszystkich, życzę miłej trasy oraz gry. Piwerko dla was. A, dziękuję, Blum Wróżka. Kocham Polskę. Ja co innego kocham. Znaczy Polskę też. Nie, Damian, ja tam dziś po robocie zjebany. Jestem jak koń po westernie. To coś, ty na koniu jeździł, Damian? Może w rodeo żeś uczestniczył? Matamet, kurde, mapa jest aktualizowana i są dodawane nowe tereny, a ludzie i tak narzekają, że czegoś nie ma. Lepiej tak, niż mapa miałaby zdechnąć całkowicie. No pewnie, że tak. Nie no, zgadzam się. Ja też się cieszę w ogóle, że coś, cokolwiek zostało dodane, nie? Bo ja już się spodziewałem, że będzie tylko aktualizacja do 1.47 i to wszystko. Ale tak po cichu myślałem, że będą nowe tereny. Tak, ja sobie tempomat ustawię. Jedziemy na Warszawę teraz. Autostradą. Cześć Adamie Skylarku. Czy saturator mam? Mam gdzieś? Kurde, nie mam, ale kiedyś piłem wodę z saturatora. Stare czasy. Najlepsza była dezynfekcja saturatora. Opłukanie go do góry dnem pod taką bieżącą wodą z takiego natrysku w saturatorze. To było ekstra. To była dezynfekcja szklanki. Zjedź w prawo. Ciekawe, patrzcie jak to... Kurde, kiedyś ten sanepid też był i że to nie zamykali tego, nie? Że kiedyś nikomu to nie przeszkadzało. Była kolejka do saturatora, kiedyś pili wodę z tego saturatora, nie? Z sokiem czy bez, bo tam były dwa rodzaje. Była woda gazowana i woda z sokiem gazowana. Bo tam była butla z CO2. I dezynfekcja tej szklanki, bo to piłeś przy tym saturatorze. I odkładałeś tą szklankę. On brał tą szklankę, obkręcał do góry dnem, psikał na taką, słuchajcie, podstawkę, tam woda go opłukała, to była dezynfekcja szklanki cała, nie? I że wtedy sanepid tego nie zamknął, to były ciekawe czasy. I kurde, każdy żył. I syfa nie dostał, nie? No, takie były czasy, no. Zjedź w prawo. Stolica z seksu i biznesu. Jesteśmy w Poznaniu. A, okej, Jakub, dobra. Gruźliczanka. Tak, Damian, dokładnie. Była gruźliczanka. Ale kurwa, nikt gruźlicy nie miał. Po tym. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Jest i, słuchajcie, jest i przepiękna fabryka, jest przepiękna fabryka. To, co tygryski lubią najbardziej, to przed nami, to na zielono. O Jezus, ja jednego takiego tanka poproszę do domu. Tutaj, zainstalować mi na balkonie, takiego jednego tanka dużego. Trzymaj się prawo. Ojojoj, ale się rozmarzyłem. A to takie piękne jest. Tutaj kiedyś ładunek stąd brałem. Och, przypominają się dobre czasy. Jedź prosto. A taki był piękny sen. Oj, oj, oj. Wejście do browaru. To ja chętnie. Skręć w prawo. Płynny seks. Browar Willkommen. Właśnie przyjechaliśmy obok pięknego browaru. Oj, wstałbym. Profesorkiem sobie to podzielił na partię. Stefan, gdy pogoda ci nie sprzyja, wpadnij na live do FanSima. Ty, dobre! Stefan, ty to masz dar, kurna. No i mamy psiura. Mamy psiura tutaj z prawej strony. A taki był ładny. Psiurek. O! Uszy tu nastroił. Fajnie tymi uszami przebiera. No dobra, przeprawiamy się na Pomozę. Ale tam mieliśmy nieważne... Cicho, kobieto, damy radę. Fox, znam to miejsce, znajduje się w Poznaniu. No tak, zgadza się, znajduje się w Poznaniu. Damiana, widziałeś jak żubr strollował żywca? Reklama... Nie, nie widziałem. Żubr przegania żywca. Nie, to nie widziałem. To jeszcze tego nie widziałem. A to są tereny Pawulona, tak? Piotrek, ciekawy ilu pracowników trzeźwych wychodzi z roboty z tej fabryki. No ja bym musiał być degustatorem. I bym każdą partię bym musiał spróbować, czy jest dobra. Czy się nie zepsuła czasem receptura? O, jeszcze ręcznie zaciągnąłem. Zajebiście. Cześć Serbian, siemaneczko. Ale bydlak upasiony. No, taki trochę, wiesz, wilkowaty. Wilkowyje. Stefan, podobny troszkę do mojego. Takiego masz, bydlaka? Przygotuj się do skrętu w prawo. Profesorek, coś myślę, że dobrze by ci się z nim współpracowało. Z pewnością, profesorek, tak. Skręć w prawo. Profesorek, a dlaczego masz nick profesorek? Czyżbyś miał jakieś takie konotacje z profesurą? Wiadomości komunikacyjne z Bydgoszczy i nie tylko, ale żeś sobie nika walną. Dłuższego się już nie dało? Siema. Kiedyś mój ojciec pracował, bardzo fajna praca, sam w niej pracowałem. W której? W browarze? Foxyk, pewnie, że fajna praca, też bym chciał pracować w browarze. Jako degustator. Owczarek niemiecki, no a oczywiście, że tak. Radek, dzień dobry. Jakoś tak wyszło, aha. Jedź prosto. Co tu mamy za jakieś zakłady petrochemiczne? Czekajcie, bo my jesteśmy gdzie? W Malborku, tak? W Malborku. Oj, 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 oj. Ja pierdzielę, jaka tu jestem. Już dawno nie jeździłem. Ło, Polonez jedzie obok mnie. Gdzie? No, to też ładnie jest. Matsu, masz kontakt z Pawulonem jeszcze, czy nie bardzo? Tak cię zapytam. Jedź prosto. No jest i Malbork, tak. Nie, Damian, na Discordzie ci podesłałem tą reklamę. Okej, obejrzę. Trollmaster. Alfa Romeo chciała się wepchnąć, no tak, ale trąby ma ładne, nie? Trąby ma ładne. Ten dafik. Jedź prosto. Profesorek, mój wujek ostatnio Łomże wiózł. W nagrodę za szybki czas dostawy dali mu 3 zgrzeweczki. O, to ładnie. Ładnie z ich strony. Na Grudziądz w lewo, jakby ktoś chciał. Bo tutaj Wisła powinna być. Gdzieś. O. Jedź prosto. Tutaj co chwilę skrzyżowanie. Dobra, zielone. Kamil, znana trasa 22. No, jechałem nią kiedyś raz. Na Chojnice. Sobsonek, cześć. Jaka synchronizacja, kurde, dojeżdżam, zielone się zapala. To chłopaki się nie mogą dogadać, który jedzie pierwszy, który jedzie drugi. Kontakt mam, ale Pawulona to nie ma. Jak nie ma? No jest, tylko w Pradze. Pisy. Zamka nie pokażę, bo już jestem za Malborkiem. Na Człuchów lecimy teraz. Ale te krzaczory porosły? Kurde, ładnie, ładnie tutaj. Jedź prosto. No jadę, jadę. Profesorek, gdyby w OMSI była taka grafika. No właśnie. Fajnie, cieszę się, że tutaj ten studio SCS Software cały czas wspiera ten symulator. Przecież wiele symulatorów, wiele gier wychodzą, powiedzmy mają wsparcie rok, dwa, słuchajcie, i później jest całkowicie klapa, dupa. Nie są już później gry wspierane i jesteśmy zdani wtedy na tylko na jakieś, jeżeli gra jest modowalna w ogóle, to zazwyczaj przeżywa dłużej, jeżeli można wrzucać swoje mody. A niektóre gry mają całkowicie dostęp do modyfikacji, mają zablokowane i nic nie zrobisz. Wtedy gra umiera, no niestety. A szkoda, bo niektóre mają potencjał. Można pomarzyć, no tak, tak, wiadomo. Jakiej Agnieszki? Agnieszka już tutaj nie mieszka, ale to na nie w Grudziądzu chyba. OMSI to w porównaniu do maszyny mogłoby już zdechnąć. No, gdyby nie mody, to tak. Gdyby nie mody, to tak. Ale wam powiem, że, teraz naprawdę czuję ten... czuję masę naczepy, jak jadę. Tutaj jest chyba 19 ton z tego, co kojarzę, ale czuję. Teraz jak zjeżdżałem z tej górki, to czułem, jak mnie pchała do przodu. Także nie wiem, czy oni coś poprawili w tej kwestii, czy po prostu nie wiem, o co chodzi. A ja nie wiem, czy nie mam moda na, fizykę jazdy, nie pamiętam teraz. No profil układałem już dosyć dawno temu. Być może ta modyfikacja na właśnie na ten fotel między innymi powoduje to, że się tak odczuwa. Ja odczuwam normalnie, czuję, że ta naczepa mnie pcha z tyłu. No profesorek tak, ETS, ATS, no dwa tytuły w sumie, nic więcej, no plus dodatki. Szczerze to bardziej liczę na tego Simbusa. No, jest opcja, że też będzie fajnie. Matsu, o, już Simrail prawie cię zadowala, ło, kurna. Matsu, zawsze ty Simrail taki na nie trochę byłeś, na początku pamiętam, teraz już piszesz... Życie prawie zadowala. Postępy. Tak, tak, jechał chłop rowerem, no. Ale ani żaden deszcz się nie wygenerował. Jest już 16 godzina w tej czasie gry. Z naczepą przez pół Polski pojechał. Ja jestem od wydania Early Access, wydania jestem neutralny. Widzę, co się dzieje i cierpliwość w porównaniu mam do innych. Ale kupiłeś sobie w końcu, czy nie? Matsu, czy nie? Simraila? Przyznaj się. Ale jednak się kiedyś skończy za darmo. Ale co się za darmo? Przecież to nie jest za darmo. Stargard. Dojeżdżamy już powoli. Mam nadzieję, że wycieczka na fikcyjnej Polsce wam się podobała. Bo mi bardzo. I teraz będę tutaj skręcał w lewo. Ja pamiętam, tu się kiedyś oddawałem, tu taki ładunek. I tam się coś chyba bagowało mi. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Potrzebnie ten kierunkowskaz rzuciłem. Zjedź z ronda. A, za darmo dodawanie tras czy taboru. A, okej, okej. Ty masz już od drugiego dnia przecież. No nie wiem, no nie pamiętam od kiedy masz, no skąd mam wiedzieć. Profesorek, chyba w tym roku wychodzi na Steamie gierka Bus Controller Simulator. Nie, nie kojarzę tego w ogóle. Bus Controller Simulator, nie słyszałem w ogóle. Jasa, trasa do skurczu. No ja tutaj chyba kiedyś już byłem. Paweł, wycieczka tak się spodobało, że uruchomiłem ją. No i fajnie. Była niewidzialna ściana. Tak, Marcin, dokładnie tak. Tam miałem problemy z niewidzialną ścianą. Wesoło było wtedy. A następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Na skurcz, jest skurcz. I dokładnie ta sama firma chyba. Dokładnie ta sama firma. No dobra, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. sprawa to nie była, ojciec znów ma live'a. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Mhm, tak, to tutaj gdzieś było, no. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Chyba na tej firmie nawet, no. Bo tu innej nawet nie ma. Przygotuj się do skrętu w prawo. Profesorek, a jest jakaś, modyfikacja na motocykle, także jest to do zrobienia. Krzysiek Czerwiński, dzień dobry i pozdrawiam prowadzącego oraz widzów kanału. Witam Cię, Krzysiek. Właśnie zdążyłeś na sam koniec live'a dzisiejszego spotkania na żywo. No ale trafiłeś na ostatnie minuty. Kolejna trasa za nami. Dobra, no i uwaga, uwaga. Teraz zobaczymy sobie, czy będzie niewidzialna ściana. Tutaj może nie będzie akurat, bo ja pamiętam gdzieś... Zaraz zobaczymy. Błędy są te same, pisze Matsu. Okej. Dotknąłem go, nie gadaj. No tak, delikatnie tak. Ale autoalarm ma! O jaki! O ty kurna, autoalarma ma! O! Kurna, zdziwiony jestem. Ściana była w końcu rogu. Tak, tam chyba po drugiej stronie była ta ściana. Nie, nie złamie się tak. Biedny pracownik Tesco. No tak. Oj tam biedny, biedny. Nie taki biedny. Tam gruby hajs płacą człowieku. Gruby hajs płacą, bo już nie ma Tesco w ogóle, także wiesz. Ale naczepy jeszcze zostały po nich. Matamet pisze, że tą ścianę na pewno naprawiał. O! Widzicie? Nie powinno je być. Zobacz, czy jest, jak oddasz naczepę. Dobra, dobra. Sprawdzimy od razu. Ja muszę najpierw tutaj wytyłować, Tak, netto przejęło Tesco. No, chyba nie wszędzie, ale w większości przypadków tak jest. U mnie też już jest netto. Były dwa Tesca, są netto. Nie, w jednym jest Kaufland, w drugim jest netto. O tak może. W większym jest Kaufland. Po Tesco. Dobra. Profesorek, żabki dominują? No zgadza się. Żabek jest bardzo dużo. Dobra, i teraz jeszcze podjedziemy do przodu. Sprawdzimy, czy jest niewidzialna ściana. No gdzieś z prawej strony była, nie? Tu gdzieś była. Tutaj chyba naczepę kiedyś odstawiałem. Gdzieś w to miejsce. Nie, tu nie ma. Tutaj kiedyś naczepę odstawiałem w to miejsce. Dobra, teraz cofniemy sobie. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma. Słuchajcie, nie ma, bo już by mnie tutaj gdzieś postawiło. Nie ma. Naprawione, dokładnie. To miejsce jest naprawione. Także widzicie, bugfixy są porobione. Jeździć, cieszyć się, bawić się na fikcyjnej Polsce. Jeszcze przetestuję fikcyjną Wielkopolskę, bo tam też Matamet, widzę w opisie, jak wrzucałeś film, widziałem, że żeś tam pododawał trochę też towaru na tą mapę, także trzeba będzie i tam pojeździć, tylko tam mam osobny moduł wezmę inną ciężarówkę. Także z DAF-em się tutaj już żegnamy na fikcyjnej Polsce, przynajmniej na chwilę. I tutaj drogi dalej czekają. Do Chojnic jest kawałek i tutaj jeszcze by się przydało. O, panie. Kto to zrobi? I kto to zrobi? Wiktor już powiedział, że nie będzie robił. Ja nie wiem. Ja nie wiem, panie. No dobra, żartuję. Dobra, trzymajcie się. Wielkie dzięki, moi drodzy, dzisiaj za obecność. Fajnie było, fajnie się pojeździło. No i co? Do kolejnego spotkania. Nie wiem, kiedy będzie. Wtedy, kiedy będę miał czas. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Bajo. Jajo.